Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy ziemi tarnogórskiej, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci na cmentarzu wojennym w Tarnowskich Górach, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, 101. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Wołam idących szlakiem ku niepodległości konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Wzywam do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokolich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież, szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję obrońców ojczyzny, legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam obrońców ojczyzny w 1939 roku, organizatorów i działaczy polskiego państwa podziemnego, żołnierzy polskich walczących na różnych frontach II wojny światowej, bohaterów operacji Burza
i powstańców warszawskich oraz niezłomnych żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do apelu! Was wołam, nieustraszeni marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu i w powietrzu wykuwaliście chwałę polskiej bandery i biało-czerwonej szachownicy. Stańcie do apelu! Wzywam was, żołnierze 3. Pułku Ułanów Śląskich, 11. Pułku Piechoty i Batalionu Obrony Narodowej Tarnowskie Góry, którzy stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę. Przywołuję mieszkańców Ziemi Śląskiej, którzy patriotyczną postawą wnieśli niezapomniany wkład w dzieło budowy naszej ojczyzny. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy polskich oraz wszystkich rodaków, ofiary niemieckich i sowieckich zbrodni, zgładzonych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zamęczonych w katowniach gestapo, rozstrzelanych w publicznych egzekucjach, zmarłych i zamordowanych w sowieckich łagrach i więzieniach, a także w innych nieznanych dotąd miejscach. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy wyklętych, niezłomnych oraz wszystkich działaczy ruchu oporu, którzy stawiali bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia. Przywołuję was, poległych w walkach oraz zamordowanych przez odprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu! Wołam działaczy opozycji antykomunistycznej, którzy walczyli o wolność, godność i prawa człowieka. Wzywam bohaterów poznańskiego czerwca 1956 roku, studentów marca 1968 roku, robotników grudnia 1970 roku i czerwca 1976 roku. Przywołuję działaczy Solidarności, szykanowanych za wierność idei wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach pokojowych w różnych regionach świata i oddali życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Przywołuję wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas, współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków, przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny oraz gotowości do służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom!